moim prywatnym odczuciu, że mogę sobie na prywatę pozwolić. Dla mnie to jest po prostu coś cudownego, co w Szczecinie, a propos tego 2016, Stolica Kulturalna, jestem po prostu oczarowany, zaskoczony i powalony. Wszystkie swoje plany skorygowałem na ten tydzień. Wszystkie wyjazdy są nieaktualne, ponieważ jest to wyjątkowa okazja. Jacques Tati, właściwie Jacques Tatiszczew. To jest artysta, twórca, był właściwie, ale jest właściwie w dalszym ciągu, rosyjskiego pochodzenia. Mówi się o nim twórca, kontynuator burleski. I tu mamy przegląd jego filmowy. Przegląd jest tak fantastycznie skonstruowany przez Instytut Kultury Francuskiej. No i wszystkich, którzy mu pomagają tu w kraju, u nas w Polsce, filmowcom. My się śmiejemy, że ci wspaniali mężczyźni, jaki była seria takich filmów, ci wspaniali mężczyźni kręcący korbką, tak? To dzięki nim mamy takie... tak, ja przepraszam, dygresję, ale dzięki nim mamy takie historie wspaniałe. Jako Stowarzyszenie Twórców, Producentów Sztuki, ja sam jako osoba od lat staram się, żeby poziom wydarzeń artystycznych w Szczecinie był jakby no, jak najwyższy i najbardziej interesujący, żeby prezentować rzeczy, które są unikatowe, reprezentują jakiś tam wysoki poziom, ale które są trudne do zdobycia, a jednocześnie, żeby odbiór tego i sama sytuacja, w której to będziemy odbierać, mieć kontakt z tym, żeby nie była do końca taka zobowiązująca, żeby była swobodna. I to dotyczy generalnie wszystkich jakichś takich naszych działań. Umówiłeś się tam, czy nie? Tak, tak. Powiedz mi, jak oni czegoś potrzebowali. Spakowałem ci papierosy, a piżama jest na dnie. Społeczeństwo było wtedy chłonne kina, nastawione na wszystkie formy kina i przyjmowało właściwie wszystko, co im się podawało. Dopiero potem się stało wybredne, zaczęło dzielić na gatunki, horror i tak dalej, kryminał, komedia, a resztę nie oglądam. Świetnie, że tutaj udała się taka kooperacja trzech rodzajów instytucji, czyli Muzeum Narodowego, czy instytucja państwowa, publiczna, Stowarzyszenie Twórców, Producentów Sztuki, czy organizacja pozarządowa, Zrzeszenie Twórców Szczecińskich i innych aktywnych ludzi w mieście Szczecinie. I tutaj piwiaria, która też wysoki poziom trzyma w dziedzinie czeskich piw i innych napojów. Ten cykl, te prezentacje, które są teraz, trwają przez ten cały tydzień, Jacques Tati, to jest taki start, początek. Oczywiście na samym początku był taki poważny start tego dziedzińca, czyli koncert zespołu BIF i projekcje różnych dokumentalnych, zapomnianych filmów szczecińskich. I no nie jest to nasze ostatnie słowo, przez całe wakacje coś się tutaj będzie działo, zatem zapraszam serdecznie wszystkich tutaj od godzin porannych do północy.